TVG9, sprawa Julii Tymoszenko. Siedzi Julia we więzieniu i wylewa gorzkie łzy i z buławą na kolanach wciąż o władzy sobie śni. No świat oburza się uwięzieniem Julii Tymoszenko i oskarża prezydenta Janukowycza i ukraiński wymiar sprawiedliwości o dyspozycyjność i o wybiórcze stosowanie prawa. Co do wybiórczego stosowania prawa w pełni się zgadzam. Natomiast nie do końca zgadzam się z tym, że jedynym rozwiązaniem problemu wybiórczego stosowania prawa jest uwolnienie Julii Tymoszenko i kilku innych nielicznych uwięzionych, którzy się narazili systemowi, może nie tyle systemowi, co tam obecnemu układowi związanemu z Janukowyczem. Natomiast tak naprawdę jest jeszcze drugie rozwiązanie problemu wybiórczości. Nie wiem, czy nie lepsze. No i jest nim powsadzanie wielu innych polityków, którzy sobie zasłużyli na to, by siedzieć w pierdlu. To tyle.